eksperymentalnym składzie Kasper Juroszek, Tomasz Pilch na miejscu piątym. No i powraca, jest już Andrzej Laniszek na belce. Ciągle jeszcze rekordzista tego obiektu. Wczoraj 134,5 metra w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu indywidualnego, ale dzisiaj zbliżył się już do niego Halvor Egner Granerud w pierwszej grupie tego konkursu, skacząc 134 metry. Czeka Robert Hrgota, bo widzimy ten wiatr zbyt mocny. No i trzeba by się zakręcić koło rekordu skoczni, aby wyprzedzić Norwegów. Strata Słowenii do Norwegii po pierwszej grupie w tej pierwszej serii była naprawdę niewielka. A zatem tutaj czekamy teraz, jak odpowie Laniszek, jak później skoczą Andreas Wellinger i Jan Herl, którego nie oglądaliśmy dzisiaj w serii próbnej. Jest zielone światło, a zatem dostał pozwolenie na skok zawodnik ze Słowenii. I ładnie leci Laniszek i daleko! No i to jest piękna odpowiedź. Widzimy ten gest, który oglądaliśmy już wczoraj podczas kwalifikacji. Bo on teraz wyrównuje swój rekord, skacząc 134,5 metra. Ten wiatr troszkę się zmienił. Wystarczyło mu według tych przyliczników, jeśli wierzyć komputerowi, 131. Tak była wygenerowana ta zielona linia. On skacze 3,5 metra dalej. No i wyprowadza teraz słoweńską dwójkę Lauro Kos.